Siema, w tym filmie sprawdzimy sobie, czy ściąganie defa z różnych rodzajów debuffów działa razem, czy to się sumuje. Ja tutaj właśnie mam założony tylko łuk na 15 level, nic więcej, reszta się nie liczy. Wróżkę mam ściągniętą, to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby te obrażenia były jak najdokładniejsze, ponieważ liczy się tylko mój fizyczny damage, a nie wlicza się do tego damage z elementu. Także ja sobie tutaj powoli dosyć spacuję, dlatego że tylko na WK biłem więcej niż jeden, a chciałem, żeby w miarę niskie obrażenia były, ale jednocześnie no niestety na WK jest to combo, że tam drugi i trzeci hit bije troszeczkę więcej, więc dlatego te hity tak trochę wolniej rzucam, żeby przeczekać i żeby tylko liczyć ten pierwszy hit. Także z tego co widzimy, hit wchodzi od 620 do 640, tak mniej więcej, zwykły. I teraz daliśmy sobie zniszczenie pancerza, które daje minus 7 obrony. Przypomnę, arcykapłan ma jej 8. Mógłbym to sprawdzać na jakimś razie, ale nie chciało mi się zbytnio, więc po prostu poszedłem znaleźć jakiegoś moba, który ma minimum 8. I tam widzieliśmy hita za 850 bodajże, czy coś takiego. Nie zwróciłem uwagi, bo trochę zagadałem się. W każdym razie, no będzie tak chwila takiego spacjowania i sprawdzania, ponieważ chciałem mieć pewność co do obliczeń. A tu wszedł jakiś krycik. No i to jest taki filmik na razie taki, żeby po prostu coś było na kanale. Bo zakładam, że też dużo osób jakby wiedziało, zna efekt, czy to faktycznie działa. No ale postanowiłem coś takiego nagrać, tak dla jakiejś takiej informacji, żeby też nie było pustki na kanale, gdyż na razie skupiam się na paru innych filmach, które są w trakcie tworzenia, natomiast one potrzebują troszeczkę więcej czasu niż taki film właśnie, jaki teraz nagrywam. No i tak sobie sprawdzamy i sprawdzamy. Przypomnę tylko, że jeśli nie mam wróżki, to żaden damage z elementu się totalnie tutaj nie liczy, więc bije tylko fizycznie. A również moje, również to, że przeciwnik ma 54 resa, a nie 100, również nie ma znaczenia. I tak, bijemy około 850-870, kiedy boss ma minus 7 defa. I zaraz postaramy się to sprawdzić z właśnie debuffem WK. Tak, teraz właśnie rzucamy. I jakie te hity będą wchodzić? No, weszło 902. Więc już widzimy, że około 30-40 więcej na hicie weszło. Czyli faktycznie te plus 1, a w zasadzie minus 1 defa dodało lub odjęło przeciwnikowi, w zasadzie bardziej. Czyli w tym momencie, jak biliśmy te 900, było zniszczenie pancerza, które dawało minus 7, był element, który daje minus 1, czyli łącznie nasz przeciwnik miał 0 defa, w sensie poziom obrony plus 0. No i to tak tyle. Raczej jest wszystko jasne. Tu jeszcze zalogowałem Krusa, żeby sprawdzić na Krusie, ale to raczej nie ma większego znaczenia. Wszystkie debuffy raczej będą działać ze sobą wspólnie. Tutaj Krusik i dla potwierdzenia 889, Miss 910, więc w zasadzie tak samo działa. Także jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, ale raczej wątpię, ale jak ktoś miał, to macie już odpowiedź gotową jak na dłoni. Także teraz tylko proszę was o cierpliwość, ponieważ staram się zrobić te filmy, które aktualnie robię. No tak jak mówię, nie chciałem, żeby kanał został pusty totalnie. Także dziękuję, że wytrwaliście.
taki krótszy filmik 5-minutowy. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie.